musieli sobie dać z tym radę i będziemy chcieli zagrać jak najlepiej, a przede wszystkim skutecznie. To nie chodzi o to, żeby ładnie, pięknie grać, tym bardziej w naszej sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy, tylko trzeba grać skutecznie, najlepiej tak jak ostatnio na zero z tyłu, a wtedy na pewno jakieś szanse będziemy mieli na zdobycie bramki i po prostu musimy wszystko zrobić, żeby te szanse wykorzystać. Paweł Gański będzie do pana dyspozycji? Znak zapytania, jeśli chodzi o Pawła, bo wczoraj miał pewne problemy i jesteśmy przed zajęciami jeszcze dzisiaj i po dzisiejszych zajęciach będziemy mądrzejsi. To gdyby nie było Pawła Goleńskiego, to lewa obrona jest takim chyba kluczowym punktem newralgicznym. Tadas i Janka? Jest i Tadas, jest i Korzyn, który się garnie, żeby grać też w obronie. I ma lewą nogę, jest i Bodzioch. No mamy kilka opcji, a na którą postawimy, to zobaczymy jeszcze. Tak jak mówię, no jeszcze dwa treningi są przed nami i dzisiejsze też są bardzo ważne zajęcia, które też odpowiedzą nam na pytanie, jak to zestawić, i z tym jeszcze trzeba poczekać. No jest, myślę, taka szansa, tak jak liczycie sami, nie wiem, już obrońców, czy że niewielu nas tam gdzieś zostało do dyspozycji trenera, ale to wiadomo, trener może różnie to poprzestawiać i nigdy nie wiadomo jeszcze tak do końca, w jakim wyjdziemy składzie. Tak jak trener mówi, dzisiaj jeszcze się o tym przekonamy, myślę, tak na 90-95%. Także zobaczymy. Na pewno liczę, na pewno gdzieś walczę o ten skład i staram się pokazać na treningach, żeby trener wiedział, że może nam je postawić, a to czy postawi, to już jego wybór. Jeżeli chodzi o drugą część pytania, no to tak jak mówisz, ci młodzi zawodnicy, którzy Widzewie w tej rundzie szczególnie mieli okazję się pokazać, bo mieli taką sytuację, a nie inną w Łodzi, gdzie musieli postawić na młodszych chłopaków, ale również jest na przykład taki napastnik jak Bendy Fallach, prawda, który tutaj w ostatnim meczu u nas na wiosnę strzelił nam dwie bramki i na niego myślę, że również trzeba będzie zwrócić uwagę i być może to on będzie grał w ataku. Zobaczymy. Będziemy na miejscu, będziemy mądrzejsi, jaki skład wystawią. W każdej sytuacji trzeba pomagać jeden za drugiego, musi pracować. Wiadomo, że są jakieś kontuzje i to jest wliczone w ten sport i ogólnie jesteśmy, jak to się mówi, uczuleni na takie rzeczy, bo wiadomo, że mamy jakąś tam szerszą kadrę. No i nic, no. Każdy też czeka na swoje miejsce, kto siedzi na ławce i wydaje mi się, że to też jest dla kogoś szansa, jeśli ktoś, wiadomo, że przez kontuzję to jest akurat, nie jest to pozytywna akurat, jak to się mówi, taka nie jest to pozytywny bodziec, że można wskoczyć, no ale ktoś czeka długo na swoją szansę i być może ją wykorzysta. No na pewno wynik, jak to się mówi, no, trochę nas podbudował i moralnie, i ogólnie dał nam jakąś tam większą wiarę w to, że możemy strzelać więcej bramek niż tam jedną czy dwie, ale no nic, no wiadomo, jedziemy teraz, jak to się mówi, z szacunkiem do przeciwnika i jedziemy starać się zdobyć trzy punkty.